Here you are. Cześć wam dzisiaj, jest wizu Wizułani Witam Was w grze, która nazywa się Weathering Waves w serii o tym samym tytule. I zacznijmy może od tego, że pamiętajcie, pić burzę, dajcie wodę, bo w najbliższych dniach ma być makabrycznie gorąco, przynajmniej w okolicach Wrocławia, więc pamiętajcie uważać na siebie i miejcie zawsze ze sobą buteleczkę wody, żeby się przypadkiem nie przegrzać. I mam nadzieję, że pogoda dzisiaj dopisuje, bo w... Nagrywam to z jednodniowym wyprzedzeniem, oczywiście, ale z mojej perspektywy jest tak. Wczoraj było paskudnie i lało i, i może nie tyle burzowato było, bo, bo w końcu nie waliło, ale było bardzo nieprzyjemnie. Dzisiaj jest gorąco, a jutro, znaczy się wtedy, kiedy wy macie to oglądać, jest absurdalnie gorąco. Za to Otaku Sai jest dzisiaj, więc jeżeli oglądacie te słowa rano i zastanawiacie się, co zrobić ze swoją wolną sobotą, mam nadzieję, mam nadzieję, że wolną i mam nadzieję, że macie czas do rozdysponowania, to dla tych z was, obywateli Łodzi, którzy mają niedaleko park Baden-Pauela, Informuję tylko, że dzisiaj jest o taku Sai, no i możecie tam złapać z naszej ekipy co najmniej Jumę, która będzie miała dla Was naklejki, jeżeli się przedstawicie. Znaczy, się powiecie, że jesteście z Wisengardu, że jesteście od Wiza, więc powinna mieć Sejmu naklejki do przytulenia, jakby ktoś był zainteresowany. I to tyle w sumie chyba specjalnych wieści związanych z pogodą, i nie, więc przeskoczyłbym do jedynie słusznej formy promocji, jaka na tym świecie istnieje, czyli wiadomo, yy, golizna się sprzedaje. Nie. Nabijam się troszeczkę, ale pojawiają się filmiki, to jest zbi Bili, bili, aż wam tutaj rozbebeszę. Linki do tego powinny być na dole w przypiętym komentarzu, tudzież gdzieś indziej, gdzieś ten. Link do tego filmiku, który zaraz puścimy powinien być podpięty, to jest na kanale HudaNiki, ale brane jest to z Bilibili bili i macie tutaj albo wklejony tekst kto, co, gdzie, jak, albo na dole w komentarzu macie wklejone co, gdzie, jak, bo to są wówowe cosplaye i jest też link bezpośrednio do oryginału, czyli do Bilibili, bili, nie do HudaNiki. Więc tutaj widzicie, że poszli w reklamę I to reklamę z cosplayerkami Głównie chyba cosplayerów żadnych nie ma Ale wzięli postacie z wówy Wpakowali je w stroje plażowe, które Troszeczkę przypominają to, co powinno być Od danych postaci fryzury I te gadżety na oko zostawili takie Ale dowolny strój Komplejowy Kosplejowy ko, cosplayowy, e, cosplayowy I kąpielowy złączyłem w jedno Połączenie dwóch rzeczy, żeby tylko kolory Pasowały i jest już e, Pseudoreklama i jest już cosplay danej postaci w stroju kąpielowym, oczywiście tych strojów w grze nie ma, więc nie da się takiego cosplayu zrobić. No ale fajna zagrywka, fajny patent, fajnie to rozegrali. Mam wrażenie, że strasznie mocno filtrami cisną, albo mają te takie cienie pod oczami, nie czaję tej stylówki, co oni chcą tym osiągnąć, znaczy się nie do końca kumam. Dlaczego jest taka moda, głównie jak oglądam cosplayerki jakieś z Azji bardziej niż z naszego okręgu, to mają te cienie takie, jakby miały straszne wory pod oczami zrobione. I większość wali to filtrami na TikToku albo na Instagramie. Jezu, reklama straszna wjechała. Ale tutaj mam wrażenie, że to nie było zrobione za pomocą filtrów, tylko za pomocą makijażu. Więc jeżeli ktoś rozumie to i zna się na makijażu, może mi dać znać o co chodzi, bo dla mnie to jest takie „What the heck? To wcale nie wygląda dobrze, ale może to jest z innego regionu kanału piękna, więc niekoniecznie do mnie w ogóle jest to w stanie trafiać. No nic, takie skojarzenie, takie rzeczy do pokazania wam miałem. Jedynie słuszna forma promocji pojawiła się przy okazji wówy, więc. My przeskoczmy dalej do Battle Rush na oficjalną stronkę od Kuro Games. Może wskoczmy, i to jest ten kolejny inwęcik, który dla odmiany startuje dzisiaj. Jeżeli tak, dzisiaj i trwa do 25, czyli 2 dni, macie czas na zorganizowanie swoich zgłoszeń do tego. A więc tu tak Weathering Waves Battle Rush. Jest teraz live. Nagrajcie swoje najbardziej ekscytujące momenty z walki i, i walnijcie na Twittera, YouTube'a, Shorts albo TikToka z hashtagiem Buwa Weathering Waves, oczywiście, żeby wziąć udział w walce o 2000 astraightów, czyli bardzo przyjemnie i dodatkową szansę na to, że pojawicie się na ich społecznościówkach z informacją rzetowej. Więc to jest promocja dla content kreatorów, oczywiście ogromna. Dodatkowo 10 zwycięzców zostanie wybranych bądź wylosowanych w jakiś tam sposób, żeby zgarnąć 50. 50 dolarowe Amazon gift card, czyli gift cardzik do przytulenia. 50 dolców, nie najgorzej to jest w, w obecnym kursie, tam jakieś 180 czy 190 zł. I jakoś tak. Podziel się swoimi taktykami na walkę i. Fajnym, fajnie zmontowanym, pewnie klipem z nami. Co jest wymagane? jest potrzebny własny filmik, nie możecie czyjegoś innego gameplayu, tylko wasz własny filmik z walki z Weathering Waves. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o postacie, level oraz scenerię. Czyli idziecie, nagrywacie i co fajnego wam wyjdzie, to możecie wstawić. Trzeba to wrzucić na Xa, czyli kiedyś Twittera, YouTube'a w wersji shorty, albo na TikToka z hashtagiem Weathering Waves bądź WoW Battle. To znaczy i ten, i ten. Nie bądź tylko Weathering Waves i Wwa Battle. Czas macie od 23. Czyli od wczoraj, kiedy ja to nagrywam dzisiaj, czyli ten, a do 25, czyli do 8. Rano, czasu PT. Kryteria tutaj są podane. Dodatkowe informacje, wszystkie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jest to na ich społecznościówkach, więc wydaje mi się, że fajny konkurs, coś ciekawego się tutaj dzieje. Oprócz tego przeskakujemy na Twittera, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, czyli Weathering Waves Photoclub, czyli można robić zdjęcia z szansą na wygranie czegoś fajnego. Photography Campaign, Moon Chasing Festival. W trakcie tych wszystkich festivity, czyli obchodów, mamy porobić troszeczkę wspomnień oraz zdjęć. Jeżeli zrobiliście jakieś fajne screenshot, to czemu się z nami nimi nie podzielicie. Weathering Waves Photoclub wita Was w swoich progach. Co trzeba zrobić? Trzeba zrobić screenshota w grze, rzeczy związanych z Moon Chasing Festiwalem i pierwszy punkt, wrzucić je z hashtagiem Weathering Waves oraz WUWA Photoclub tutaj na dole w komentarzu do tego posta, więc jak nie zapomnę, to Wam przypnę ten post. Aż skopiowałem linka teraz, żeby się nie pomylić. I nagrody są dla pięciu szczęśliwców. To będą janeczkowe panda pluszaczki do przytulenia. Czas jest do 23 września dla wszystkich zainteresowanych do 8.59 pt. Czyli po prostu robicie screenshota, którego wrzucacie w tamtym wątku w komentarzu. Innymi słowy, Kuro Games się rozkręca i zaczynają robić jakieś akcje promocyjne, żeby troszkę nakręcić zainteresowanie i dotrzeć do ludzi poprzez społecznościówki, co jest zawsze bardzo sensownym oraz tanim sposobem na promocję, że też tego nie robią więcej, że też tego nie robią częściej, to jest dziwne. No ale to z mojej perspektywy, więc przeskoczmy do tego, co dziwne jest jeszcze bardziej, czyli uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przebaczył to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim czym mrużeniem oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z tych informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne mogą być prawdziwe w momencie wycieku. Ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Przede wszystkim mamy drobne info od miał, że są przesunięcia, jeżeli dobrze rozumiem, z betą do aktualizacji 1.3. Wczoraj na odcinku wam mówiłem, że przedwczoraj, kiedy ja to nagrywałem, powinna startować beta, więc za moment powinniśmy mieć pierwsze informacje z bety. No i jest dzień później i nie widzę, żeby wystartowała, nie mam żadnych informacji, co się dzieje. Na co wiesz? Tim miał z informacją, że jest przesunięcie i beta będzie startowała albo dzisiaj, czyli 23 wczoraj z waszej perspektywy, albo została przesunięta na 27, więc albo jest przesunięcie o 24 godziny, albo troszkę większe i dopiero 27 wystartuje beta, zdaniem Tim miał. Nie jestem w stanie tego potwierdzić i nie jestem w stanie tutaj powiedzieć o co w ogóle kaman, ale taka informacja poleciała za Timem miał, co by tłumaczyło dlaczego nie mamy tych informacji i teraz, że, że, że beta wystartowała i co tam się dzieje. Więc skręciliśmy w tą stronę. Druga rzecz ludzka jest taka, że jeżeli dobrze rozumiem to, co mi jest podsyłane z chińskich for i informacji zebranych, wiecie, z tamtej internetosfery, czyli nie od nas, to chodzą głosy, że zatrudni jakąś firmę do robienia reklam i promocji, czyli prawdopodobnie nie będą to reklamy jakieś na silnik. Może będą na silniku gry, ale nie spodziewam się, żeby to ro... było robione przez Kuro Games w ich zakresie. Tylko firma zewnętrzna została zatrudniona do robienia kampanii reklamowej, co oznacza prawdopodobnie całą kampanię reklamową, czyli nie tylko reklamę jako reklamę, która gdzieś jest wrzucana, Raczej kampania oznacza, że jest reklama, owszem, która jest może i centrum całej akcji, ale przede wszystkim na oko są różne rzeczy, które innymi kanałami docierają do odbiorców. Nie zostało tutaj potwierdzone mi na jaki region świata czy to jest, bo leci to z chińskiego forum, więc bardzo możliwe, że jest w Chinach na Chiny. WUWA nie potrzebuje zbyt dużej promocji w Chinach, bo tam wiedzą, co to jest za gra i czają to. Jeżeli chodzi o resztę świata, to global praktycznie nie miał sensownej reklamy. Reklam Weathering Waves od premiery gry Ja w ogóle nie widziałem, więc przed premierą coś tam chyba było, nie mam pewności, ale po premierze gry nie pamiętam, żebym widział gdzieś jakiekolwiek reklamy do tego tytułu. Zenless Zone Zero widziałem od premiery aż do wejścia aktualizacji 1.1, w ostatnich dniach była cisza, no ale dzisiaj zaczął pojawiać się reklamy, więc ja się nie odzywam. Tower of Fantasy nawet reklamy widzę, ale wówy nie widziałem chyba nigdy, przynajmniej nie od premiery gry. Z mojej perspektywy dziwna sytuacja, więc jeżeli ploty na chińskich forach są poprawne, to poleciała całkiem sensowna kasa na zorganizowanie całej akcji promocyjnej, która, jeżeli dobrze rozumiem, powinna się zbiec w czasie z premierą aktualizacji. Może 1.3, tej następnej nadchodzącej, co by było bardzo sensowne, bo trzeba znowu wyszarpać uwagę odbiorców na swoją stronę. Ewentualnie to może być na aktualizacji 1.4, nie wydaje mi się, żeby było dalej na 2.0, chociaż z 2.0 spodziewam się, że będzie jakaś cięższa kampania promocyjna i będą, będą mocniejsze akcje, że tam się zacznie dziać, bo wiecie, wchodzimy do nowej zony, jest nowe, to tak samo jak w nie wchodzimy do Natlanu, jest większe zainteresowanie niż z Simulanką, nie? No, jednak było, nie było, nowa zona robi wrażenie. Więc tutaj też powinno być w tym kierunku odbicie. Dajcie znać, co musicie na ten temat. Wydaje mi się, że to są dość wiarygodne ploty ze względu na sam fakt, że jest zapotrzebowanie, jest możliwość i logicznym by było, żeby takie coś mogło się stać, więc skoro pojawiają się takie plotki, to pewnie nie wzięły się znikąd, a nawet jeżeli wzięły się znikąd, to bardzo możliwe, że będą przez przypadek prawdziwe. Takie moje skojarzenie. Dobra ludziska, anime i się skończył wczoraj o 19. Prawdopodobnie wyniki gdzieś będą do zobaczenia na dzisiejszym odcinku z Gęszina dla Was albo gdzieś w okolicy, no bo też nie ukrywając. of W tym momencie następne konkursy, które mamy, zbliżają się szybkimi krokami, ale jeszcze nie zostały odpalone, więc kilka rzeczy jeszcze trzeba dopiąć. Nie to! Kilka rzeczy trzeba dopiąć i może się pojawi w najbliższych dniach zapowiadanie kolejnych konkursów i kolejnych rzeczy dla Was. Miałsówka została podesłana przez Mia Kory. Pozdrawiam Cię bardzo mocno i serdecznie jesteś osom. Dziękuję za wysyłanie tak cudnych miejsc. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie. Jest nieocenione. mogę we Wasza magia, jest potężna, jesteście osą. Osoby, dziś arcy magowie, wasza magia jest arcy, potężne jesteście arcy, osom arcy, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Dziś Twitcher nauczy Twitcher, dziękuję Wam za Wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest Twitcher, potężne jesteście, twitter osą. I na Twitchu widzimy się na dniach. To jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odcinka, świetnych pięciogwiazdkowych rolek. Niech Boże garancie Wam sprzyja. Do następnego i hej! Jeszcze dzisiaj muszę zrobić nagrywkę z darmówki w Epiku, która pewnie była rano. Mam nadzieję, że była rano. Ale tak Pigardusia też... Żeby...